całym domu słychać go. Włosy czeszę raz na rok. Nie wie nikt, jak mówić doń. Koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chce pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znika ład. Koszmarny Karol. La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam. Koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Ilekroć, Karolku, napiszę do twoich rodziców, tyle razy list ginie w tajemniczych okolicznościach. Dlatego tym razem nie zaryzykuję. O, to panna Kat Toporska. O, co zbroił? Zakłócił przebieg lekcji. Co masz na swoją obronę? To nie ja. Do domu, Karolku! Spóźniłeś się. Nie wtrącaj się, Robalu. Karolku, dokąd ty idziesz? Do swojego pokoju na resztę życia. Nie, nie idź tam. Dlaczego? Ponieważ idziemy na kolację do bardzo eleganckiej restauracji. Do eleganckiej? Nie ma mowy, nie pójdę. Byłem koszmarny, powinienem siedzieć w swoim pokoju. Nie, nie dziś. Weźmiesz kąpiel i przebierzesz się. Kąpiel? Teraz? Koszmarny Karolek w restauracji. Może zadzwonić po opiekunkę? Nie, idziemy całą rodziną. Karolu! Znów zabrał kluczyki od wozu. Karolku? Wchodzę! Karolku, nie! Nie do toalety! Nie zrobi tego, prawda? Nic nie widziałeś, Damianku. Dobra, idziemy. Nie mogę się doczekać. To okazja, żeby spróbować nowych smaków. Kocham jeść. No, może z wyjątkiem buraków. Ja też kocham jeść. Może z wyjątkiem kalmarów. O, a tata nie lubi pomidorów. A ja nie lubię niczego z wyjątkiem kolosalnych burgerów, więc nigdzie nie jadę. Już! Dobrze, zawrzyjmy umowę. Jedziesz z nami, grzecznie się zachowujesz i zjadasz wszystko, a ja dam ci dwie dychy. Dwie dychy? Za samo włożenie do ust ohydnego jedzenia? Normalnie zrobiłbym to za darmo. Co powiesz na trzy dychy? Nie przeciągaj struny. Dobra, stoi. A co ja dostanę za dobre zachowanie? Dobroć, Damianku, jest nagrodą od losu. Jak to miło, że ciocia Bella zaprosiła nas do eleganckiej restauracji. Założę się, że oni nie mają tam kolosalnych burgerów. Oczywiście będzie też wasz kuzyn Wojtuś. O nie, tylko nie wyniosły Wojtuś. To mój ukochany kuzynek. Gdzie mogę zaparkować? My parkujemy, chyba że jest pan szoferem. Kochani! Ciocia Bella! Nowy samochód. Niewykluczone. Już nie mogę się doliczyć. A jakiej marki jest wasz samochód? Dziurawa krypa z zeszłego wieku. Dziękuję. Widzicie? Tak, jest bajeczna. Wyrzeźbiona w jednym bloku lodu. Karolku, nie sądziłem, że przyjdziesz. Nie, zapłacą mi dwie dychy za zjedzenie wszystkiego. A ja nie dostanę ani grosza, bo dobroć jest nagrodą od losu. Zamknij się, Robalu!
Myślałam, że skoro restauracja nazywa się Le Bosch, to będzie tu wytwornie. Nie tak głośno. To nie szkoła, panno Kat-Toporska. Jak zechce krzyczeć, to ci powiem. Cii, mamo. Redy, nie wiedziałem, że nauczycielki mają matki. Śmiało, na co macie ochotę? Ja polecam Le Demouchon avec le Zier du Mouton. Oni nie znają polskiego? To francuska restauracja w sioku. Ciociu Bello, zamów coś dla mnie i tak zjem wszystko. Najlepiej jak Bella zamówi dla nas. Doskonały pomysł. W życiu, ponieważ muszę zjeść wszystko, to sam sobie wybiorę. Jest tu hamburger z frytkami? Znajdzie go pan w karcie dań na śniadanie, ale teraz nie podajemy śniadań. Na przystawkę zamów escargo, nie zawiedziesz się. Escargo? Co to jest? Ślimaki. Też coś, ale wymyślił ślimaki w eleganckiej restauracji. A jako danie główne flaki. Ale się nie odważysz, bo jesteś tchórzliwy jako kurczak. Nie kompromituj mnie. Zamawiam ślimaki i flaki. O, dobry wybór. To nasza specjalność. Et voilà. Ochyda. Ciekawe, czy dasz radę. Dwie dychy, Karolku, dwie dychy. Niezłe, smakują jak guma do rzucia. Skosztuj, Wojtuś. Są super, naprawdę. Córeczko, przestań siorbać. Tak, mamusiu. I nie zostawiaj jarzyn. Tak, mamusiu. Karolek? Dobry wieczór, paniom. Widzę, że są panie zadowolone z jedzenia. Proszę, jakie maniery. Jestem pewna, że w twojej klasie ich nie nabrał. Zut alors, tylko dwie krople. La suspeche jest zbyt pikantny dla polskich gardeł. Czyżby monsieur się zgubił? Nie, nie. Mój kuzyn zapomniał poprosić o le suspeche do swojego dania. Chciałem przekazać kucharzowi. Pan powiedział mnie, ja przekażę kucharzowi. Dziękuję. Mój kuzyn lubi bardzo pikantne jedzenie. Co najmniej 5 kropli. Córeczko, jak jesz, zamykaj usta. Przysięgam, że widzę twoje migdałki. Mamo! Pozwól, młodzieńcze. Mam nadzieję, że moja córka dobrze cię uczy. Mamo! O tak, bardzo dobrze. Do widzenia. O, uroczy chłopak, sama słodycz. Ależ, mamusiu, to jest najgorszy łobuziak w mojej klasie. Bo ty nie masz podejścia do dzieci. Wreszcie, ukoronowanie uczty. To straszny kalmar. Nie lubię kalmarów. A ja nie lubię pomidorów. A ja nie lubię buraczków. O, ciociu Bello, trafiłaś w 10. O, nie macie pojęcia, jak się cieszę. A teraz delektujcie się każdym kęsem. A dla pana, monsieur, specjalność naszej restauracji, flaki. Wiesz co, nie tknąłbym tego nawet za dwie dychy. Po ślimakach nie może być nic gorszego. Delicje! Czemu nie jecie? Tu wszystko jest wyborne. Istotnie. Wojtusiu, jak ci smakuje ostry sos? Córeczko, czemu wstałaś od stołu? Madame, proszę wyjść. Pani syn nie dorósł do naszej restauracji.
To przykre, że tak traktują gości, nie jem. Ja także dziękuję. Pa, buraczki. Chyba mówiłeś, że wszystko ma być zjedzone, prawda? Proszę, twoje dwie dychy. I chodźmy poszukać normalnego jedzenia. Gratuluję, młodzieńcze. Jesteś przeciwieństwem swojego przyjaciela. Kolosalne burgery nadchodzą!